Siemaneczko, w drugiej części Let's Play Dying Light. Tak, Dying Light po prostu. Chciałem powiedzieć dwójeczka, ale nie. Uratowaliśmy ostatnio kogoś. Marka? Chyba tak, dźwięk troszeczkę jeszcze przyciszyłem. Dobra, i wychodzimy stąd. Ogólnie no co, samouczki i te sprawy zaczynamy ogarniać. To po... Ej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle ci oceniłem. Źle zaczęliśmy. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Dobra. Źle zaczęliśmy, ale myślę, że możemy to naprawić. Okej. Witam. Coś tutaj mnie czeka? Jeszcze jakaś dodatkowa rozmowa? Co to jest ten plusik pod serduchem? Nie jestem pewien, ale mniejsza. Dobra, no tak, chodźmy. Coś tutaj jest? Jeszcze więcej? Witam. Dobra, zobaczmy. Panowie. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Easy. Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Mhm. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Postaram się. Dobra. Widzę, że mamy tutaj rodzeństwo. No okej, okay. Jaki jest plan? Coś tam o wybuchowych rzeczach mówiłeś. Dobra, latarkę możemy sobie chyba wyłączyć. No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej. No to dobra, spadamy. Idziemy się przebrać, no co tu dużo mówić. Czekajcie, 194. Tak, ubranie biegacza, wiem, tylko patrzę, czy tutaj coś może być godnego uwagi. Szkoda, oj, szkoda, że lustro jest rozbite. Dobra. Widzę, że takie trochę koszary. Okej, okay. Myślałem, że trochę więcej osób tu będzie, ale... No chociaż może mi się tylko tak wydaje, może spora część biegaczy jest w terenie, nie? Może tak być, dobra. Wskazówka, to jest twoja skrytka. Możesz tu zmieniać stroje, a także przechowywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Okay. Czyste ubranie. Co to jest F7? Egzotyczne. Nie mam żadnych skórek, nie? Z tej wersji rozszerzonej. Dobra. Mhm. Dobra. I od razu też był sejwik. Przechowalnia. Nie mam potrzeby. Tu jest ekwipunek ograniczony. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Okej. Idź na górę. Już masz niedaleko. No to prawda, w sumie w ogóle mnie nie znacie. Jak wygląda tutaj poruszanie się po tym wszystkim? Plany, umiejętności, to mnie interesuje. Drzewko rozwoju. Dobra. Trochę drewnianie wyglądają te dialogi i mimika postaci. Takie są moje troszkę odczucia, przynajmniej jest związane z Rahimem. Jakieś tak, może później się do niego przywyknę. Musimy na górę pocisnąć. No dobra, to raczej nie tędy.
Dobrze, że już możemy biegać. Nie widzę tu staminy. Może być tak, że po prostu tutaj akurat stamina nie jest brana pod uwagę. Dlaczego zombiaki nie lubią kotów? Co to za idiotyczne pytanie? No dlaczego? Aha, nie dowiemy się. No dobra, szkoda. No, na sam dach wchodzimy, spoko. I co nas? Nie widzę cię, gdzie jesteś? Blisko. Dźwig? To było troszkę... Ej, na co czekasz? Chodź no tu. Troszkę niebezpieczne. Tak, zaraz... naciśnij, przytrzymaj spację, aby skoczyć i złapać się krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć na krawędź, którą chcesz złapać. Możesz wykonać tę akcję stojąc, idąc lub biegnąc. Dobrze. Zastanawiałem się tylko, czy jest tutaj coś do zlutowania. Easy, na żółto, żebym czasami, wiecie, kurwa. Ale dobra, to jest plac treningowy, więc mogli to pomazać, a w terenie jak tak będzie, no to... Na pewno ci się spodoba. Wiesz, mamy tu piękny widok, słabo. Bez powstań. No dobra, na górę może spróbujmy. Biegiem się, nie będziemy cackać. O kurwa, myślałem, że to przesuwa się, ale to wiatr. Oh shit. Całkiem mocno wieje. Dobra, easy. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Aha. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? Trochę wysoko. No to patrz. Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste panie! Oni przygotowali to? Te worki? Kurwa, że są tacy pewni, że tam żadnego drutu nie będzie? Boże, smutek! Jasny chwil! Niezła jazda, co nie? Mhm. Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Dobra. Rozumiem, że biegniemy za tobą. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Dobra. Ogarniemy na spokojnie. Schody. Easy. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Kurwa, by... Nieźle. Jak na nuba. No tak, no. To prawda. Ale uczymy się. Au. Moment. O ty kury. Czekajcie, rozgryziemy to. Dobra. Na spokojnie. Dobra, bądź na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Easy. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Dobra, na górę. Teraz przeskakujemy. Trzeba było od razu to przeczytać, wiem. Wiem. Przesuńmy się. Dobra. Okej, czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej. Dobra,
Kierujmy się strzałkami. To będzie chyba najszybciej. Dobra. Dawaj, szybko, 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 bo czas nas goni, a w przyszłości to będą zombiaczki. Wiem, że to jest tryb, że w, taki, że w nocy jest hardcore. Czekajcie. Duży hardcore, bo są jakieś turbo zombiaki, które są nieźle pieprznięte w nocy. Znaczy pieprznięte po prostu na bombie. Masz naprawdę wielki talent, gość. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, 500 expa. Zajebiście. Gdzie... A, jeszcze tam mamy. Oj, dobra, nie chciałem tu. Musimy na drugą stronę wrócić. No, jak się... Co się ze mną dzieje? Co jest? Mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak! Wracaj tu lepiej! Oh shit! Dobra. Co tutaj się ładuje? Co się stanie, jak to dojdzie do końca? Nie podoba mi się to. Dobra. O co chodzi z tymi atakami? Kryska już zapadła i to jest nieuleczalne, czy... Jest kurwa Rahim. Czekajcie, bo ja przecież tutaj na górę wchodziłem, nie? Auć. To był już na tyle wysoki, że mnie zabolało, tak? No dobra. Co jest grane? No pogadajmy. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Dobra. Hej, na co czekasz, co? Gazem, ruszaj! Już, no, spokojnie. Mam jakiegoś kwatermistrza, także już mi się podoba. Na dół do windy, zapieprzamy. Jeszcze ten, no tak jak mówiłem, ten Rahim taki... No nie wiem, no... Młody i w ogóle... Okej, okay, przywykniemy do niego pewnie. Dobra, na dół. Mhm, tak jest. Poprosimy na dół. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Coś czuję, że to nie będzie takie hop-siup. Okej, okay, poziom pierwszy, pomów z kwatermistrzem. Mamy tutaj chyba gostka, nie? Siemandero. Nie, przepraszam. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Mm-hmm. Rahim mówił mi o tobie. Tak to jest. Ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. A, słusznie. I co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludzisko. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Okej. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Tak. Dobra,
Dobra, czyli zbieranie side questów i w ogóle. Wskazówka. Każdego dnia kwatermistrzu udostępnia ci pewne przedmioty za darmo. Jeśli zaczniesz ci brakować wyposażenia, odwiedź go koniecznie. Zardzewiały klucz nastawny. Jedna sztuka. Jeden wytrych mamy. Dobra, 24, trwałość 60, poręczność 60, naprawy 3, ulepszenia i dostępne 1. O co chodzi z tymi naprawami? Że 3 razy mogę go naprawić, zanim przestanie być całkowicie do dupy? No, pewnie, że bierzemy. Aha, bo to lista przedmiotów, a nic za to nie płacę, tak? No zresztą nie mamy żadnej gotówki, także bierzemy wszystko. Dobra. O, dziennik jakiś bojowy. Aby sprawdzić przedmiot kolekcjonerski, udaj się do zakładki ekwipunku w menu gracza i wciśnij F. Przedmioty kolekcjonerskie. O, dziennik. Co to jest ten dziennik? Pokaż mi to. O, szkoda, że nie ma żadnego lektora, który chciałby to przeczytać. Jeżeli to czytasz, pewnie już nie żyję. To znaczy, mam nadzieję, że jednak żyją oczywiście, ale w Haranie jest teraz naprawdę nieciekawie, szczególnie dla takich wymoczkowatych kujonów jak niżej podpisany. Byłem bardzo podekscytowany, gdy dostałem list informacyjny o przyznaniu mi stypendium przez tutejszy uniwersytet. Dobra. Super, bla 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 i tak dalej. Posążki, flagi, sporo tego. Zobaczymy, czy gra mnie zachęci, żebym chciał to zbierać. Asasyn no nie do końca mnie zachęcił. Tam było wciul wszystkiego, żebym zbierał te flagi i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Myślę, że zombiaki i klimaty zombie mają większe szanse. A jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda temat... moich umiejętności... poziom przetrwania zaraz będę miał. Siła, zwinność. Zobaczymy jeszcze w przyszłości, jak to działa. Dobra, udaj się do doktora Zera po zastrzyk. Noga od stołu. A kurwa, to co ja? Czekajcie. Broń, właśnie, co tutaj jest lepszego? 24, 24. O, to jest do dupy. Noga od stołu też jest do bani. Ten klucz będzie najlepszy, no. Ulepsz, wybierz. Tak, zardzewiały klucz nastawny. Dobra. Chyba nie ma żadnej gadki szmatki. Nie, nie ma sensu z nim gadać więcej. Wyluzuj. Co, musimy zejść na dół, nie? Tu nic więcej nie zdziałamy chyba. Chyba nie. Dobra, to doktorek na dole urzęduje zapewne. Latareczka się na pewno przyda. Dobra, coś tutaj jest godnego uwagi. Jeszcze do zebrania na przykład, czy już niekoniecznie. Czy tu wszystko mają przetrzepane? Możliwe. Tak, tu raczej dobra. Siemandero. No. Tak jest, otwierajmy. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, spoko. Mamy środek dnia, tak? W ogóle jest tutaj godzina pokazana. Dobra, dobrze wiedzieć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu. Nie ma czasu na podziwianie widoczków. Wiem, ale zastanawiałem się, czy po prostu jest tutaj godzina, ale nigdzie jej jeszcze nie widzę. Na podziwianie widoczków. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Okej. A, ten lewy górny plusik to są apteczki. Ilość apteczek chyba, nie? Hałas przyciąga tych skurwieli. Pytanie, czy jest sens tutaj już gdzieś się rozglądać za jakimiś znajdźkami. Tam jest raczej jakiś zombiak. Nie znajdźki. Tam jest pełno tych.
Dobra. O, proszę, tutaj coś mamy. Części metalowe. I tyle. Części metalowe. Dobra, w tą stronę raczej niepotrzebnie chciałem iść. Musimy iść w drugą, na boisko. Ciekawe, czemu na boisku... O kurwa, tam jest jakiś ten... delikwent. Na górze. Dobra, niech sobie będzie. Coś tutaj mamy. Chwycić się... Nie. Chcę na razie to sprawdzić. Dobra. Przy okazji zobaczyłem dużą skrzynkę, także zobaczmy, co mamy w nim tutaj. Baterie. Brzmi całkiem nieźle. Hałasy są troszkę przerażające. Tam jest jakiś X. Dobra. Mamy nie hałasować, także tak zrobimy. Dobra, bezpieczna strefa i mamy saveik. Zajebiście. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. Dobra. Ja też mam taką nadzieję. Dobra, pogadajmy z doktorkiem, bo w sumie chodzi o nasz stan zdrowia. Także dość istotna sprawa. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Witam. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Mhm. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się GRE. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Okej. Okay. Czyli niestety nasz koniec jest nieunikniony. Niedobrze. Kurde, bardzo niedobrze. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dobra. Przyjmij robotę od Spike'a. O. Zdobyto nowy punkt umiejętności. Zajebiście. Mają nowe towary. Tak, zaraz sobie pogadamy. Znaczy, może w przyszłym odcinku sobie pogadamy. Jeszcze ciekawią mnie umiejętności. Masz punkty umiejętności do wydawania. Wybierz jedno z drzewek umiejętności, aby wydać punkt. Spoko, czyli nie potrzebuję nauczyciela. Dobra. No, mogę tylko tu wydać. Tak jest. Poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności pomocniczych planów i gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania, wykonuj zadania, pomagaj innym ocaleńcom i bierz udział w wyzwaniach. Im wyższy będzie twój poziom, tym lepsze wyposażenie znajdziesz w sklepach. Dobrze wiedzieć.
Dobra, co to nam daje? Przetrwanie dla początkujących. Naucz się wytwarzać najbardziej podstawowe narzędzia przetrwania. Wytrychy, petardy, proste gwizdki do rzucania i koktajle Mołotowa. No w sumie tak, no, podstawa podstaw. Co tu dużo mówić? Tak. Pewnie, że chcę. To da mi opcję, żeby dalej w to cisnąć. A i tu mamy uczeń, adept, ekspert. Fajnie to wygląda. Podoba mi się ta ilość. Lubię to. Dobra, następny... O Jezus, aż tyle następnego expa potrzebuje? Wow. Poziom zwinności, poziom siły. No nic, dobra, ale w tym odcinku to będzie na tyle. W przyszłym pogadamy sobie ze Spike'em, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeśli macie jakieś tipy dotyczące przetrwania, to chętnie przyjmę. Także trzymajcie się, do następnego, na razie.